Dzień pierwszy, Bieszczady. Idziemy na małą rawkę, potem na dużą rawkę. O pogodzie nie będziemy gadać, bo nie ma sensu. In a white room with black curtains near the station. Black roof country, no gold payment, tired starlings. Silver horses ran down moonbeams in your dark eye. Pierwszy przystanek, schronisko, które już nie jest schroniskiem pod małą rawką, tylko bacówką pod małą rawką. Nazwa się zmieniła. Nie wiem czemu, nie dopytywałem. No, takie info dla tych, co chcą wiedzieć. Stąd na małą rawkę na rozstaju szlaków pokazuje czas dojścia godzinę. W takich warunkach pewnie trochę dłużej. No i jak wcześniej mówiłem, to bez rakiet nie polecam. Jesteśmy chyba jedynymi ludźmi, którzy wyszli dzisiaj z góry, w te tereny. Czy zwykle jest tak, że jakby wychodzimy, to nie ma za dużo ludzi. Jest cudownie, kurwa, mi się bardzo podoba. Ja tak mogę cały dzień. Która jest godzina w ogóle? She was kindness in the hard crowd. Consolation for the old wound now forgotten. Yellow tigers crouched in jungles in her dark eyes. She's just pressing goodbye windows. Tired starling. I'll sleep in this place with the lonely crowd. Lie in the dark where the shadows run from themselves. Chciałbym wam coś pokazać, no ale to nie ma najmniejszego sensu robić jakichkolwiek ujęć, kiedy wszystkie są białe. Więc pozostawiam wam to tylko do waszej wyobraźni. Chyba, że ktoś lubi biały kolor, to będzie ukontentowany. Witamy na połonie Caryńskiej. Jakby była pogoda z gatunku ładna, to teraz byłaby seria przybitek.
trochę muzyki i pokazywanie tego, co tutaj można spotkać. No ale że od 3 dni jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na szaro-biały kolor, no to pewnie skończy się tylko na treści i niczym więcej. Jakie wrażenia? Zajebiście. Jaka białogłowa przez otoczale? Czarne jak kurwa diobeł. Białogłowa. Widział. Tak, że zjeje tą połatkę.